drodze ze Śląska na Mazury postanowiliśmy zrobić sobie przystanek na zwiedzanie Góry Świętej Anny. Oczywiście zapraszamy Was do zwiedzania razem z nami. Zapraszamy! Zmachani dotarliśmy na górę. Górę Świętej Anny. Wejściem papieskim wejdziemy na dziedziniec tego kościółka, gdzie jesteśmy. Pokażemy Wam, jak wygląda sanktuarium Świętej Anny. Ewelinka mówi, że się zmachała. A zobaczcie, tutaj są schody dzielące wejście jakby u podnóża góry na sam dziedziniec. A później pójdziemy na wieżę widokową, pokażemy Wam piękne panoramy. Idziemy dalej. Kościółek w całej okazałości. Tu Wam zrobię kilka zbliżeń, kilka kadrów i podejdziemy do Ewelinki. Wchodzimy do furty klasztornej, do środka. Zobaczymy, co nas tam zaskoczy. Co zobaczymy? Klimat niesamowity. Musielibyście poczuć ten zapach, jaki tutaj panuje, typowy dla obiektów sakralnych. Wszędzie tutaj są miejsca, gdzie można się spowiadać. Pierwszy raz coś takiego widzę. Pomieszczenia wszędzie pootwierane. Muzeum klasztorne. Wchodzimy do Muzeum Klasztornego. Jesteśmy na szczycie kościółka. Zobaczcie, to jest pomieszczenie, gdzie są wyeksponowane zabytkowe przedmioty i też związane z tym miejscem, gdzie jesteśmy. Są też tablice informacyjne, butelki, żelazka i też inne rzeczy. Publikacje kościelne. Tutaj wszelkiego rodzaju krzyżyki, medaliki związane też prawdopodobnie z tym naszym obiektem. Patrzcie, ile obrączek złotych tam leży w tle. Ciekawe, w jaki sposób one się tutaj znalazły. No i przechodzimy dalej. Podziękowania. Kto tutaj był? Jan Paweł II. Prezydent Andrzej Duda też również. I wiele innych zacnych osób. Tu są tablice z płyt nagrobnych. Zu Rosenberg. I inne ciekawe elementy, które zdobiły kaplicę. A tutaj jest cały rzut na miejsce, gdzie jesteśmy. A teraz idziemy do wyjścia i idziemy na tarasy widokowe. No. Zobacz, zwróciłem uwagę na złote obrączki, widzisz? Ile jak kamerowałam, to nie zwróciłem uwagi. A tu też inne są złote. Złote wystawne przedmioty. A tutaj jest wejście do Bazyliki Świętej Anny. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. To jest niesamowicie. Niesamowite. A tak wygląda przecudowne
ołtarz Bazylice Świętej Anny. U góry organy kościelne. Chciałbym je usłyszeć kiedyś, jaki mają dźwięk. A tu jest Ewelinka, która też zwiedza. Tego nie widziałam, też muszę zrobić zdjęcie. Wychodzimy teraz z dziedzińca i chcę wam pokazać, jaka tu jest panorama, jak na jakim wyniesieniu jest.